Przez 3 dni kilkaset osób szukało zwłok Jacka Jaworka w lasach w okolicach wsi Borowce. Od poniedziałku w poszukiwaniach brali udział policjanci, strażacy ochotnicy, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, Straż Leśna i ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Duże poszukiwania są prowadzone z uwagi na odsłonięcie przez leśników dużego obszaru terenu leśnego, który wcześniej był niejako niedostępny z tego powodu, że po przejściu tam trąby powierzchniowej w ubiegłym roku drzewa były powalone i dostęp był, tak jak mówię, bardzo utrudniony. Leśnicy oczyścili ten teren, dlatego teraz weszli tam policjanci i inne służby. Oczywiście nie oznacza to, że Jacek Jaworek na pewno nie żyje, ale jest to jedna z branych pod uwagę przez policję hipotez. W trzydniowych poszukiwaniach brali udział ratownicy GOPR wraz ze swoim wozem wyposażonym w specjalistyczną aparaturę. Podobnie wyglądają poszukiwania zaginionych osób podczas akcji ratowniczych w górach. Całe planowanie opiera się o mapy, o wykorzystanie GPS-ów, zapisów śladów, narzędzi GIS-owych, czyli systemów informacji geograficznej, do analiz późniejszych jakości tego przeszukania. Także wspomagamy się GPS-ami, sprzętem komputerowym, oprogramowaniem odpowiednim. Sprawą zabójstwa we wsi Borowce zajmuje się prokuratura okręgowa w Częstochowie, która przedłużyła śledztwo do 10 stycznia 2023 roku. W toku tego postępowania zgromadzono już bardzo obszerny materiał dowodowy, na który składają się m.in. zeznania około 100 świadków. Wśród nich są osoby najbliższe dla osób zamordowanych, mieszkańcy miejscowości Borowce, a także wszystkie osoby, które posiadały jakąkolwiek wiedzę na temat tego zdarzenia, a także relacji łączących podejrzanego z pokrzywdzonymi. Prokuratorzy uzyskali już szereg opinii biegłych, m.in. z zakresu medycyny sądowej, daktyloskopii, genetyki sądowej, informatyki, broni i amunicji, a także badań poligraficznych. Teraz prokuratura okręgowa w Częstochowie oczekuje na materiały, o które zwróciła się w ramach międzynarodowej pomocy prawnej do strony amerykańskiej. Chodzi o dane, które znajdują się w posiadaniu jednej z globalnych firm internetowych. Przypomnijmy, do zbrodni we wsi Borowce doszło w nocy z 9 na 10 lipca 2021 roku. Jacek Jaworek podejrzany jest o to, że po awanturze domowej zabił 3 osoby, 44-letnie małżeństwo i ich 17-letniego syna. Za mężczyzną wystawiono europejski nakaz aresztowania.